Portal WRC.pl. W Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu wystąpiła orkiestra kameralna Interkamerata pod batutą Jana Jakuba Bohuna. Koncert był wyjątkowy, ponieważ do zespołu dołączył aktor Dawid Ogrodnik, który zagrał na klarnecie. Dawid Ogrodnik to aktor filmowy i teatralny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Dawid pochodzi z Wągrowca i mimo młodego wieku zdobył już sporo nagród. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie podczas 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kategorii drugoplanowa rola męska za kreację w obrazie Leszka Dawida Jesteś Bogiem. W tym roku zdobył już dwie ważne nagrody. W styczniu paszport polityki w kategorii film, a w marcu prestiżową nagrodę filmową Orła 2014 w kategorii najlepsza rola męska za kreację niepełnosprawnego Mateusza w filmie Macieja Pieprzycy Chce się żyć. W rywalizacji o najważniejszą nagrodę filmową w Polsce Dawid pokonał Janusza Gajosa, nominowanego za rolę w filmie Układ zamknięty oraz Roberta Więckiewicza, odtwórcę głównej roli w filmie Wałęsa – Człowiek z nadziei. Wybitny polski operator filmowy Sławomir Idziak powiedział o zagranej przez Dawida Ogrodnika roli Mateusza w filmie Chce się żyć, że gdyby taką rolę zagrał w Stanach Zjednoczonych, to Oscar byłby stuprocentowy. Dawid to nie tylko aktor, o czym mogli przekonać się mieszkańcy rodzinnego Wągrowca. To właśnie tam Dawid wraz z orkiestrą Interkamerata zagrał na klarnecie. W ostatnich filmach, w których pan zagrał Jesteś Bogiem i Chce się żyć, jest pan rozchwytywanym aktorem. Jak to się stało, że dzisiaj zawitał pan do Wągrowca i będzie pan grał na klarnecie? Stało się to za sprawą pana Macieja Zielińskiego i jego uporu i tego, co stworzył, czyli przepięknej sali koncertowej. I z tego powodu właśnie dzisiaj zawitałem. Jestem temu miejscu bardzo dużo w swoim życiu, za dużo rzeczy jestem temu miejscu wdzięczny, w sensie zawdzięczam. A pan uczęszczał do szkoły muzycznej? Tak, tutaj się muzycznie wychowałem i, no i zobaczymy dzisiaj, co z tego zostało tak naprawdę. Doszły nas słuchy, że do Wągrowca wrócił pan prosto z Paryża. Podpisał pan nowy kontrakt na nowy film produkcji już teraz światowej, tak? No to jeszcze może nie potwierdzajmy. Tak, faktycznie byłem w Paryżu, no a reszta już niech zostanie tajemnicą. Zobaczymy. Co to jest Festiwal Piosenki Aktorskiej? Festiwal Piosenki Aktorskiej to jest, kiedy aktor gra, że śpiewa. Ale dzisiaj nie jest kolejne wcielenie aktorskie Dawida, tylko Dawid naprawdę gra na klarnecie. Wszystko zaczęło się od mojej wizyty w Wągrowcu we wrześniu ubiegłego roku, kiedy przyjechałem świeżo po przeczytaniu dużego wywiadu w Wysokich Obcasach właśnie z Dawidem i ten wywiad mi uświadomił, że to jest człowiek z Wągrowca. I nie omieszkałem o tym powiedzieć pani dyrektor. Wspólnie ustaliliśmy, że coś koniecznie trzeba będzie z tym zrobić. Także fakt, że dzisiaj mamy zaszczyt i przyjemność wystąpić z Dawidem, a Państwo możecie nas posłuchać kiełkowo właśnie wtedy. A wykonamy dla Was taką uroczą perełkę Astora Piazzolli, króla tanga, kompozytora pochodzącego z Argentyny, którą Piazzolla skomponował do filmu Henry IV. Tutaj po raz kolejny ten film się przebija. I chociaż film był bardzo bogato obsadzony przez gwiazdy kina, tam grała Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, to tak naprawdę nikt dzisiaj tej produkcji nie pamięta. Została nam tylko przepiękna, urocza, zapadająca w
pamięć muzyka Starowiecowi, oblivion, czyli zapomnienie albo niepamięć, jak to niektórzy tłumaczą na nasz język. Także przed Państwem Dawid Ogrodnik, Orkiestra Kamerana Interkamerata, oblivion Starowiecowi. Dawid i jego gra na klarnecie zaskoczyła wszystkich. Widzowie w podziękowaniu za tak wspaniały występ nagrodzili aktora gromkimi brawami i wiązanką kwiatów.
portal wrc.pl.